Temat dzisiejszego wieczornego kazania i zwiastowania Bożego Słowa jest Wam znany. Dlatego, że dzisiaj od rana rozpatrujemy, rozważamy ten sam list do Hebrajczyków. I pozwoliłem sobie nadać temu kazaniu tytuł List na trudne czasy. Dobrze jest, kiedy zdajemy sobie sprawę, iż czasy są trudne, kiedy zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy coraz więcej dobrych, mądrych, niezawodnych rad, że brakuje nam rozeznania, brakuje nam pomysłów, brakuje nam wręcz rozumu, by poradzić sobie z tym, co gromadzi się wokół nas. Dobrze jest wtedy otrzymać kogoś taki list. List na te właśnie trudne, na te właśnie ciężkie czasy. List na trudne czasy. Rano ci, którzy byli, to już wiedzą, ci, którzy nie byli, zaraz przypomnę, rano mówiłem o tym, że ten list został napisany około 60 roku naszej ery, 60 roku po Jezusie, w czasach, kiedy zmarł już okrutny cesarz Klaudiusz, że niektórzy znają go z lekcji historii, ale większość starszych przynajmniej powinno pamiętać serial o Klaudiuszu. I taki to był właśnie ten cesarz. Takiej przesady nie było. To z powodu prześladowań. Właśnie wtedy musiał od Rzymu uciec około 40 tysięcy Żydów. Ale Klaudiusz zmarł i nastał Neron. Nadzieja, że będzie lepiej. Nadzieja, że będzie zupełnie inaczej. Synagogi znowu były otwarte. Judaizm był religią szanowaną, poważaną. Można było bez żadnych obaw być wyznawcą judaizmu. Chodzić we właściwych szatach, z frędzlami, świętować właściwe święta, przestrzegać szabatów i tak dalej, i tak dalej. Ale krok po kroku, coraz bardziej zaczynało się prześladowanie chrześcijan. Zapowiadało się jeszcze nie aż nikt nie przewidywał, że będzie aż tak źle, jak potem było. Ale pierwsze sygnały, o których też zresztą tutaj czytamy w tym liście, już się pojawiały. Uwięziony zresztą między innymi Tymoteusz. Ale czytamy tu o uwolnieniu tegoż Tymoteusza. A więc jakaś nadzieja jeszcze była. Niemniej jednak wielu członków Kościoła, ci Żydzi, którzy powrócili po latach prześladowań z powrotem do Rzymu i ci poganie, którzy dalej w Rzymie pozostali i byli częścią rzymskiego Chrystusowego Kościoła. Wszyscy zaczęli mieć dylematy, co dalej z sobą zrobić. Dla Żydów sprawa była prosta, droga szeroko otwarta. Nic tylko wrócić do synagogi i wszak ciągle wierzymy w tego samego Boga, więc nic się nie stało. Tyle, że ten powrót do synagogi musiał się wiązać z publicznym wyrzeczeniem się Jezusa Chrystusa. Wręcz zaparciem się go.
wręcz wyznaniem, że Jezus nie jest ani Bogiem, ani oczekiwanym Mesjaszem, że nic z Nim wspólnego mieć nie chcemy. Ot taka mała, w cudzysłowie oczywiście, niedogodność. A tak to można wracać i nie ma problemu, nic się nie dzieje. Ale przecież ci, którzy uchwycili się wiary w Jezusa, nie uchwycili się jej bez powodu. Odzyskali nadzieję na zbawienie. Dostali zapewnienie przebaczenia grzechów, win. To już nie było to ciągłe oczekiwanie, że może kiedyś pojawi się ktoś, kto nas wratuje. To była wiara, że ten ktoś się pojawił, że moje winy, moje grzechy zostały przebaczone, że jestem zbawiony z łaski, nie przez zasługi, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Uwolnienie od ciężaru zakonu, uwolnienie od ciężaru obowiązków, których spełnianie do niczego nie prowadziło. Bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że przepisów zakonu nie da się wypełnić. Że musi być jakiś ratunek, by człowiek wreszcie mógł ogłosić, iż jest pojednany z Bogiem, a nie ciągle po przeciwnej stronie barykady. Dylematy bardzo trudne. Nadzieja, niezawodna nadzieja zbawienia z jednej strony, a z drugiej strony zagrożenie ze strony tego świata. Zagrożenie ze strony Nerona. Zagrożenie ze strony i innych wyznawców tego samego Boga. Przecież wcześniej ci, którzy przyjmowali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to ogłaszali wiarę w Jezusa, byli wykluczani z synagog, byli prześladowani. To nie zostało bez śladu. To nie było na zasadzie wracam do mojego dawnego kościółka, nic się nie stało. Niektórzy tak by tą sprawę chętnie postawili. Ale list do Hebrajczyków uświadamia wszystkim, że to wcale tak nie jest. Zresztą apostołowie w swoich listach nieustannie akcentują konieczność dokonania wyboru. Albo zakon, albo łaska, albo Chrystus, albo wypełnianie przepisów zakonu. Albo obrzezanie, albo Chrystus, już tak bardzo skrótowo to opisując i skrótowo myśląc. Zresztą tak też Paweł sprawy często stawia. Jeżeli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Powoływanie się na Jego mękę, na przebaczenie grzechów, które On wywalczył dla ciebie, dla mnie, na krzyżu, na Golgocie, przy jednoczesnym poleganiu na swoich własnych osiągnięciach, swoim własnym intelekcie, swojej własnej dobroci, o tym, że ja to potrafię sobie tak sprytnie poukładać, że wilk syty i owca cała, to właśnie jest to, o czym Paweł mówi. Chrystus wam nic nie pomoże. Ten list do Hebrajczyków jest chyba najbardziej chrystocentrycznym listem w całym Nowym Testamencie. Bez przerwy kieruje oczy, kieruje serca słuchaczy, czytelników na Chrystusa, podkreślając raz za razem, kim On naprawdę jest, jak bardzo jest niezbędny, jak bardzo jest niezastąpiony, jak bardzo jest jedyny
tym wszystkim, co nas otacza. Trudno, czytając ten list, przestać się przejmować tym, jak bardzo idę za Jezusem. Czy za Nim idę, czy ciągle jest moim Panem i Zbawicielem. Czy ciągle w sercu mam pragnienie, by nie zaniedbać ani na moment mojej osobistej relacji z moim osobistym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. W tymże liście jest rozdział 6, o którym już rano wspominałem. Rozdział, który ja osobiście też mam z nim pewne wspomnienia. Tak jeszcze dziś rano mówiłem Ilonce, że dzięki tej ostatniej lekturom, dzięki też podręcznikowi Dawsona, otworzyły mi się oczy. I to nie tylko na ten fragment listu do Hebrajczyków, ale i na samo znaczenie tego listu dla Kościoła. I wtedy tam, i teraz, tutaj. Jestem przekonany, że tak właśnie Bóg mnie krok po kroku też przygotowywał, by ten fragment zacząć traktować, nie omijać go, nie jakoś zostawiać na zaś, jako trudny do końca do zrozumienia, trudny do przyjęcia, ale zacząć traktować jako bardzo, bardzo ważny fragment Ewangelii. Czytamy tak, 6 rozdział od 1 wersetu. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Ziemia, która często pije spadający na nią deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a jej kresem spalenie. Poprzestaniemy na chwilę na tej części 6 rozdziału listu do Hebrajczyków. Dlatego, że pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem te słowa i bardzo mocno zapadły do serca. Pamiętam, było to przed kinem Warszawa, potem się już nazywało Atlantik, po nabożeństwie, kiedy Ilonka, martwiąc się o swoją córkę, co to z nią dalej będzie, jak ją ratować, jak jej pomagać, spytała jednego z braci starszego, co może jeszcze dla niej zrobić, jak ją przyprowadzić z powrotem na łono Kościoła. No, bo to dziecko było wtedy w buncie. Wcześniej w odnowie w Duchu Świętym doświadczyła i daru języków, i daru uzdrawiania. Sama została uzdrowiona. Szła za Bogiem jak burza. A potem
No z różnych przyczyn już nie wnikajmy, bo to wcale nie jest wina Ilonki ani tego, co robiła, ale wina kogoś zupełnie innego. Odstąpiła od Boga, odstąpiła od Kościoła. Wręcz z pogardą, wręcz z jakąś taką nawet agresją zaczęła wyrażać się i zachowywać wobec wierzących. Stan rozpaczliwy, szczególnie dla matki, kiedy widzi, co się dzieje z dzieckiem i u Boga szuka ratunku. A tu nagle byłem przy tym, słyszę: nie da się bowiem raz oświeconych, którzy posmakowali niebieskiego daru, którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na publiczną uwagę. Bardzo kategoryczne stwierdzenie. Zapamiętałem ten moment mocno, bo nie dlatego bynajmniej, że żal mi się zrobiło tego dziecka. Ona wtedy ze mną też toczyła wojnę na całym froncie i jakoś nie miałem powodu, żeby się nad nią specjalnie jakoś tam użalać. Ale uzmysłowiłem sobie taką nieodwracalność pewnych decyzji. Nieodwracalność, która może oburzać, a z jednej strony, a z drugiej strony no musimy powiedzieć, no trudno, tak jest, taka prawda. Ilonka nigdy się z tym nie pogodziła. Mnie jako byłemu policjantowi, gliniarzowi, takie podejście że bardzo, bardzo pasowało. Zawinił, idzie siedzieć, nie ma sprawy. Prawo tak mówi, koniec, cześć. I taka postawa uwalnia od wielu dylematów, co by było gdyby, a może jednak, a i tak dalej. A 20 lat w policji tak byłem kształtowany i trudno, żebym nagle zaczął inaczej. Choć już wtedy sam doświadczyłem ogromu Bożej łaski, ogromu Bożego miłosierdzia. Nagle doświadczyłem, co to znaczy przyjąć przebaczenie od Boga. Bardzo szybko musiałem się skonfrontować z tymi wersetami, które tak mi się na początku podobały, bo relacje między matką, córką, między też córką a mną i też relacje z moimi dziećmi zaczęły się zmieniać, poprawiać. Wszystko zaczęło iść w zupełnie dobrym kierunku, choć nic na to wcześniej nie wskazywało. Szok był i dla Ilonki, i dla mnie, że to tak działa. A więc dalsze utrzymywanie, że dla kogoś takiego jak ona, to nie ma żadnej już szansy, żadnej nadziei, przestało mi się tak bardzo już podobać. Zacząłem drążyć pismo, zacząłem się zastanawiać, gdzie jest wyjście z sytuacji. Podobały mi się wersety, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. O, to jest rzecz niemożliwa. Tu pisze, sprawa jest rzeczą niemożliwą. A Bóg jest rzeczą, Bogiem rzeczy niemożliwych. A więc On tą sprawę na pewno w jakiś tam sposób może rozwiązać. No, nie spodziewałem się, żeby odwołał te wersety, natomiast jakieś tam wyjście według mnie musi być, bo jest rzeczą niemożliwą, żeby ktoś, kto się opamiętał,
kto wrócił do Boga, został przez Niego odrzucony. Był przez Niego już na wieki skardzony. Od 9 wersetu w tymże 6 rozdziale listu na trudne czasy czytamy tak. Ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie. Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wow! Zdawałoby się, już jest rozwiązanie. Bo chociaż tak mówimy, jesteśmy jednak w stosunku do was przekonani, że jest zupełnie, zupełnie inaczej. To, o czym wspomniałem wam rano też, w jaki sposób Bóg zmienił moje patrzenie na te wersety, to, że zupełnie inną rzeczą jest świadome, przemyślane, takie na zimno skalkulowane odrzucenie Boga, Jego łaski, Jego miłosierdzia, nawet Jego przebaczenia. A zupełnie z czym innym jest nasz upadek, nasze zachwianie się w wierze, nasze spowodowane różnymi trudnymi okolicznościami, wręcz nawet zaparcie się Jezusa. To nie jest obojętne, co tobą kierowało, ale też nie jest obojętne, w jaki sposób walczyłeś z tymi przeciwnościami, czy od razu postanowiłeś im ulec. Dobra jest, tak inni wybierają, ja też tak idę, nie ma się co zastanawiać. Czy skalkulowałeś to? Czy poszedłeś do tego na zimno, rozważając wszystkie za, przeciw i decydując się, jednak pójdę w przeciwną stronę. Jednak nie chcę mieć nic wspólnego z Jezusem. To dlatego też w synagogach, gdy powracali, musieli publicznie zadeklarować: nie wierzę w Jezusa jako Mesjasza, jako Bożego Syna, jako Boga. To nie mogło być na zasadzie nieprzemyślanej spontaniczności, jakiejś chwilowemu uleganiu różnym niesprzyjającym sytuacjom. A potem, co ja zrobiłem? Jak ja postąpiłem? Są też takie fragmenty w liście, w pierwszym liście apostoła Jana, z którymi trudno nam się czasami zmierzyć. 5 rozdział 1 listu Jana od 16 wersetu. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Chociaż o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć, jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby się zanosić prośbę.
Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. Jak łatwo zachwycić się kimś, czymś, jakąś ideą, jakimś pomysłem, jakimś człowiekiem, jakąś nauką, która nie ma wiele wspólnego z prawdziwym Bożym Synem, z prawdziwym Bogiem, prawdziwym Zbawicielem, Odkupicielem, Jezusem Chrystusem. Przez jakimś dziwnym pomysłom, pójść za dziwnymi naukami. Jak łatwo. Jak łatwo zacząć przy tym upierać się na śmierć. W tłumaczeniu, którego korzystaliśmy wcześniej w Brytyjce, jest tam mowa o grzechu śmiertelnym. I często zastanawialiśmy się, o co to w tym wszystkim chodzi. To ewangeliczne tłumaczenie wkłada tutaj po właśnie tym słowie upierał, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć. Popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć. Niech się modli, a Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć. Możesz z tym już takim przysłowiowym ośnim uporem trwać przy grzechu. Możesz upierać się, że ta droga, mimo że Bóg mówi coś zupełnie innego, jest dobra, jest bezpieczna, że nic ci nie grozi. Nigdy nie powinniśmy takiego brata, takiej siostry pozostawić bez pomocy w takim miejscu. Jeżeli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, niech się o niego modli. Niech dołoży wszelkich starań, by go wyrwać, zawrócić z tej drogi. A Bóg da mu życie. Bóg przywróci go z powrotem do miejsca swojej łaski. Ten nasz ośni, a bardziej zacznijmy, by nie obrażać osób, powiedzieć ludzki, cielesny upór, tak często jest przyczyną tego, że odchodzimy od Boga tak daleko, że rzeczywiście możemy powiedzieć, nie ma już możliwości, nie ma już szansy na to, by ponownie doprowadzić ich do opamiętania. Gdyż oni sami we sobie krzyżują Syna Człowieczego. Jest różnica między świadomą decyzją odstąpienia od Boga, porzucenia Boga, taką z zimną krwią, taką z chłodnym umysłem podjętą, a upadkiem, grzechem, który każdego z nas może dopaść. Nie ma takiego grzechu, którego by Bóg nie mógł przebaczyć. Chyba, że będziesz się przy nim upierał na śmierć.
Ile razy słyszałem takie butne. Prędzej zdechnę niż przebaczę. To jest, niech to będzie dla każdego z nas, taki obraz upierania się przy grzechu na śmierć. Są zarówno przebaczenie, jak i świętość, to są dary Bożej łaski. Potrzebujemy ich obu. Nie możesz prosić o uświęcenie, o oczyszczenie, lekceważąc przebaczenie. Z radością przyjmujemy przebaczenie, ale Bóg mówi, jeżeli ty przebaczysz, to ja przebaczę tobie. Nie możesz tu upierać się jak ten zatwardziały grzesznik, że ty przebaczenia nie potrzebujesz, bo potrzebujemy go wszyscy. I to bardzo, bardzo, bardzo. Kiedy uzmysławiam sobie, kim byłem, jakim byłem, co robiłem, moje wyczyny, zmyślałem sobie, jak bardzo, bardzo potrzebowałem i jak nieustannie potrzebuję Bożej łaski, przebaczenia. Jestem gotów zrobić wszystko, by nie zaprzeczyć temu przebaczeniu. A jednocześnie Bóg mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Czy jest tu miejsce na jakikolwiek upór? Ja taki doskonały to już wcale nie muszę być, czy taki jak już jestem, to w zupełności wystarcza, a po co? Zatem i paliłem, i piłem, a teraz już tylko ale, no to przedtem a nie będę robił długiej tutaj listy, dobrze wiemy, z czym się borykamy i jak sobie lekceważymy grzechy. Jak przy niektórych z nich upieramy się na śmierć. I przebaczenie, i świętość to dary łaski. Udzielane są nam z łaski i udzielane są nam przez wiarę. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakiekolwiek zwrócenie się do jakiegokolwiek bożyszcza, o którym tu wspomina apostoł Jan, jakiekolwiek poleganie na bożyszczach, czymkolwiek, kimkolwiek by oni nie byli, a pominięcie Jezusa Chrystusa, który jest centrum naszego zbawienia. Czym się skończy? Nie zawsze mamy czas, by z chłodną głową, z wyciszonym umysłem rozważać wszystkie za i wszystkie przeciw. Wiele decyzji podejmujemy spontanicznie. I wśród tych decyzji też mogą być takie, których możemy potem żałować przez całą wieczność. Nic się nie stanie automatycznie. Nic się nie stanie na zasadzie, że Bóg mówi, a nie, nie, on to tak w pośpiechu, przypadkiem, to nieważne, to jest ten. Bóg rzuca ci linę ratunkową w postaci swojego słowa. Mówi łap. Ty łapiesz tą linę i teraz już od ciebie zależy. Czy będziesz ten ratunek mocno trzymał, aż Bóg wyciągnie cię z tej otchłani, z tej przepaści, z tej jakiejś tam topieli? Czy puścisz tą linę na zasadzie? A tam.
On nikogo z nas nie zostawi bez pomocy. Będzie ze wszystkich swoich Bożych sił wyciągał cię z tej przepaści. Ale musisz z nim współpracować. Musisz trzymać ten swój koniec liny. To jest twoja wolna wola. Chcesz być uratowany? Czy chcesz się upierać dalej aż na śmierć w swoich nałogach, w swoim nieprzebaczeniu, w swojej nienawiści, w swoich różnych dziwnych poglądach i zachowaniach? Kiedy Bóg coś nazywa grzechem, to jest grzech. To nie jest kwestia, ach, jak mnie Boża będzie chciała, to mnie wyratuje. On jest zbyt dobry na to, żeby mnie nie wyratował. On jest i dobry, i święty. On kocha cię świętą miłością. Jak pogodzisz świętość ze swoim umiłowaniem grzechu? Ze swoim kurczowym trzymaniem się zupełnie innego bożyszcza niż ten, który ma dla ciebie prawdziwy ratunek. Boże obietnice są niezawodne. To, co obiecał, ma moc i uczynić. Ale robi to przy współpracy z tobą. Nic nie dzieje się, kochani, automatycznie. I automatycznie nie będzie się działo. Nie wystarczy, że wyznałeś Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jestem zbawiony i już wszystko gra. Kiedy przypominamy wersety, choćby mówiące o tym, by z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawować, to wielu wzrusza wtedy ramionami. Nie ma zamiaru trzymać tej liny ratunkowej, którą rzucił ci Bóg. Mówisz, a tam niepotrzebna mi już jest. Nie będzie potrzebna, kiedy już będziesz tam. Ale póki jesteś tu. Czytałem o Billy Grahamie, kiedy w jednym z wywiadów został zapytany, jakie będą twoje pierwsze uczucia, gdy znajdziesz się już w niebie. Billy mówi, ulga. Ogromna ulga, że mi się udało. Człowiek, który przyprowadził do Jezusa miliony, który przyprowadził, zrobił setki, a nie tysiące krucjat na całym świecie, poruszających i przewracających świat do góry nogami, wyrywających miliony ludzi z ciemności, z niewiary. Człowiek pod koniec swojego życia mówi, uczucie, które pierwsze tam będę miał, to ulga, że mi się udało. A jak wielu nic jeszcze nie zrobiwszy, nic jeszcze nie osiągnąwszy, a już zaczyna sobie folgować na zasadzie. Ja jestem zbawiony, a któż mi co to zrobi? Prawda? Kto mi tu podskoczy? Nie chcę tutaj dyskutować na temat utraconności lub nieutraconności zbawienia. Wiem, że zbawienie mamy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I wiem, że póki trwam przy Chrystusie, póki mocno trzymam się Chrystusa, to jestem zbawiony. I nikt mi tego zbawienia nie odbierze. Dlatego chcę trzymać się Go mocno. Chcę pilnować swoich kroków, swoich dróg, by kiedy przyjdą trudne próby,
Kiedy przyjdą trudne, przyjdzie konieczność podjęcia trudnych decyzji, bym mógł liczyć na Jego pomoc, bo sam to wiem, że bardzo łatwo mógłbym podjąć złą decyzję. Dlatego w tym drugim czytanym przeze mnie fragmencie 6 rozdziału listu do Hebrajczyków autor pisze tak: ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie. Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Nie mamy już na tyle czasu, by przejść teraz do słynnego rozdziału o wierzących. Rozdziału 11, mówiącego o wierze i osobach, które tutaj są wymienione jako bohaterowie wiary. A może warto by tam przejść, bo mamy tam wspaniały przykład, bo mamy tam wspaniałe słowa zachęty, bo mamy też zapewnienie, że razem z tymi bohaterami wiary staniemy kiedyś w jednym szeregu i razem zobaczymy wypełnienie obietnic, na które oni czekali, których byli pewni. Do obietnic, o których też autor listu mówi do nas, byśmy byli całkowicie pewni niezawodności tej nadziei. Byśmy naśladowali, byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Te wspaniałe uczynki, o których tutaj autor wspomina, ta staranność, ta dbałość o biednych, wdowy, sieroty, posługiwanie świętym, poświęcanie siebie samego na służbę innym, to nie kwestia zapracowania sobie na łaskę. To efekt tego, że naśladujesz Jezusa, że żyjesz z Jezusem. A więc kiedy patrzę na kogoś, kto tak żyje, kogo życie tak właśnie, jak tu opisane wygląda, jestem spokojny, że w obliczu próby nie podejmie decyzji, porzucam Jezusa. Nie jest mi potrzebne. Wybieram kogoś innego. I nie będzie się przy tym upierał aż na śmierć. Takie życie, życie dla innych, służenie innym, pomaganie innym, zupełnie inaczej kształtuje twoje serce. Diabeł może cię straszyć, może ci wymyślać przeróżne niebezpieczeństwa. Ty masz wtedy pokój, że przecież Bóg nie jest niesprawiedliwy. Mówimy często bardzo odważnie, ale tak jest i doświadczamy tego, że tak jest. Kiedy my zajmujemy się Bożymi sprawami, On zajmuje się naszymi. I robi to o wiele lepiej, niż my bylibyśmy w stanie to czynić. Prawda? Tak więc jedno z drugim jest bardzo, bardzo powiązane i dlatego autor listu mówi, ale patrząc na was, jesteśmy przekonani o czymś zupełnie przeciwnym. Was się nie da zastraszyć. Was się nie da zwieść. Was się nie da pociągnąć w stronę głupoty.
ci, którzy są gotowi służyć innym i poświęcać się, umacniać, robić to z wiarą i z cierpliwością. Mają wyposażenie, które pozwoli im w trudnej chwili, w trudnych czasach podjąć dobrą, właściwą decyzję. Rozróżnić, co prawe, a co lewe. Co znaczy iść za Chrystusem, a co znaczy porzucić Chrystusa. To nie jest kwestia jakichś teologicznych subtelności, którą denominację akurat wybrałeś. To jest kwestia twojego życia dziś, tu i teraz, w społeczności. W Kościele, wśród braci i sióstr. To tu okazuje się twoja prawdziwa natura. To tu okazuje się, że są tacy, o których można już dziś powiedzieć, że co do was jesteśmy przekonani o rzeczach o wiele lepszych. Mimo tych trudnych czasów, mimo tych ogromu niebezpieczeństw, które czyhają na każdego, bo Słowo Boże tak mówi. Bo Bóg nam tak obiecał. Bo na te trudne czasy, na to trudne życie, na te trudne sytuacje, które wielu z nas tu przeżywa, na ten czas trudnych decyzji, Bóg wysłał do ciebie list. Nie zlekceważ tego listu, a zobaczysz, że to, czego się obawiałeś, to cię przerażało. Nie było warte tego. Warte jest zaufać Jezusowi. Zaufać Jezusowi aż do końca. Wszystko będzie dobrze. Amen? Amen.